Jakub Pochwyt, witam serdecznie ze studia telewizji TVT, w którym dziś razem ze mną pani Barbara Bandoła, starosta powiatu pszczyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pani starosto, zacznijmy od tego. Proszę powiedzieć, czy brak zimy sprzyja prowadzeniu inwestycji, jakie powiat pszczyński na ten rok zaplanował? Brak zimy na pewno sprzyja wszelkim inwestycjom drogowym, szczególnie powiat pszczyński zaplanował na ten rok inwestycje, między innymi przebudowę ulicy Rodzinnej w Kobiurze. No i w zasadzie jesteśmy gotowi, ale musimy trochę poczekać jeszcze na przekazanie środków publicznych, ponieważ uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które jednak jeszcze nie zostało formalnie przekazane. W związku z tym niezwłocznie po przekazaniu tych pieniędzy, czy po tym przekazaniu tej decyzji będziemy ogłaszać przetarg. No, nie ukrywam, że to jest oczywiście bardzo ważny moment, ponieważ chcielibyśmy ten przetarg ogłaszać jak najszybciej, ponieważ spodziewamy się i wiemy to z praktyki, że ceny przy takich inwestycjach są niższe im bliżej początku roku, im dalej, im bliżej wiosny, one są wyższe. Ciągną się te wszystkie procedury, nie jest to korzystne? Nie jest to korzystny sposób jakby informowania samorządów o wynikach tych wszystkich procedur. Znacznie wydłużył się w ostatnim czasie, w ostatnich 2 latach. No i to jest dla samorządów problem. Pani starosto, pozwolę sobie panią zacytować na Facebooku. Ostatnio pani napisała coś takiego: samorządy dociskane, czyli jak politycy rozchodzą się z rzeczywistymi sprawami ludzi. W tym wypadku dotyczyło to opłat za śmieci. No to proszę rozwinąć ten temat. O co dokładnie pani tutaj chodziło? W zasadzie tym sformułowaniem ja zrobiłam taki wstęp, kiedy udostępniłam post znanego mi radnego z terenu powiatu pszczyńskiego, z konkretnej gminy, w tym przypadku gminy Miedźna, który właśnie rozwinął bardzo szeroko temat nowej ustawy śmieciowej i tego, w jaki sposób samorządy wdrażają tę ustawę. Puentując, bo to jest bardzo długi tekst i oczywiście warto go przeczytać, myślę, natomiast chcę powiedzieć, że powiat, nie zajmując się śmieciami, obserwuje te problemy gmin i miast. Zajmowaliśmy się tym wspólnie na posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. I krótko mówiąc, ceny, które dzisiaj są wyznaczane przez samorządy za odbiór śmieci, są drastycznie różne od tych z poprzedniego okresu, ale to nie wynika jakby z jakiejś woli czy bezpośrednich przeliczeń samorządu, tylko z tego, że te przeliczenia są po prostu wymuszone. Te wysokie stawki odbioru śmieci są wymuszone przez zapisy tej ustawy. Jest tam bardzo dużo takich pułapek, powiedziałabym, dla samorządów i generalnie wprowadzenie tej ustawy spowodowało dość duże perturbacje, duże zamieszanie. To nie jest ustawa, która w prosty sposób może być zastosowana i może wejść w życie. Ona wymaga wielu, wielu zabiegów samorządu, żeby właśnie z jednej strony trochę ochronić mieszkańców przez drastyczną zmianą tej ceny i z drugiej strony dobrze to zorganizować, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności, bo tam jest wpisana też taka rzeczywista fizyczna odpowiedzialność wójtów, burmistrzów za jakieś niewłaściwe zastosowanie tej ustawy. Dlatego powiedziałam, że dociskane, ponieważ nie mają tutaj za bardzo na to wpływu, a muszą wdrożyć te przepisy. Pani starosto, zmieniamy temat. Powiatowy szpital w Pszczynie wprowadził dosyć rygorystyczne ograniczenia, jeśli chodzi o odwiedziny pacjentów. Ta procedura ma obowiązywać do dnia 1 kwietnia. Tutaj z pewnością wielu naszym widzom zapala się taka czerwona lampka pod tytułem koronawirus. Mhm. Czy te dwie sytuacje mają cokolwiek ze sobą wspólnego? No, oczywiście, że mają ze sobą o wiele wspólnego, ponieważ jeżeli mówimy o jakichś działaniach profilaktycznych, które miałyby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się czy to tego wirusa, czy innych wirusów, no to oczywiście takie działania należy wdrażać. Ja tutaj z pełnym uznaniem i szacunkiem odnoszę się do decyzji dyrekcji szpitala, która ma spowodować, że jakby ilość osób z zewnątrz odwiedzających pacjentów zdecydowanie się zmniejszy. My też chcemy uważać i taką profilaktykę stosować w celach takich edukacyjnych też. Chcemy wpływać na to, żeby nasze nawyki mieszkańców też były, sprzyjały zdrowiu. Między innymi dlatego wystawiamy w szpitalu środki dezynfekujące w miejscach takich publicznie dostępnych. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym w urzędzie też, że w zasadzie zrobimy również to w urzędzie, w miejscach, na przykład w Wydziale Komunikacji, gdzie przemieszcza się wiele osób. To z jednej strony chcemy skorzystać z materiału,
które przygotował główny inspektor sanitarny, po to, żeby one były wywieszone. I to są proste piktogramy, instrukcje, jak postępować, kiedy mamy katar, na przykład, kiedy kaszlemy, żeby nie narażać innych ludzi na właśnie te zachorowania. I to, jeżeli będziemy myć często ręce, będziemy te ręce często przecierać środkami dezynfekującymi, no to wtedy wydaje się, że działamy właściwie i jakoś ograniczymy prawdopodobieństwo przenoszenia się wirusów. A w jakiej kondycji w tej chwili znajduje się szpital powiatowy? Pytam dlatego, że całkiem niedawno odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowywaliście akcje społeczne na rzecz placówki, które w 2019 roku miały miejsce. Panie redaktorze, no ja za każdym razem powtarzam, że Szpital Pszczyński po swojej trudnej historii, jaką przeszedł, jest teraz w fazie rozwoju i to nie mówię tego bez przesady, dlatego że w 2018 roku, w sierpniu, kiedy szpital zaczął na nowo funkcjonować zupełnie na nowej umowie prowadzony przez spółkę, która jest spółką powiatową, zaczynał od prowadzenia oddziałów, dzisiaj działają oddziały, działają też poradnie, działa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, więc szpital się rozwija. Natomiast z rozwojem tego szpitala wiąże się mnóstwo problemów, no przede wszystkim oczywiście finansowych, dlatego że od początku właśnie od sierpnia 2018 roku do końca 2019 roku powiat przeznaczył 10 milionów na to, żeby ten szpital mógł funkcjonować, ale nie tylko w sensie sprzętu czy jakichś remontów, które w szpitalu są niezbędne, ale też dofinansowując bieżącą działalność szpitala. Bieżącą działalność, czyli funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. Te procedury są słabo wyszacowane. Słyszymy o tym w Polsce, to nie dotyczy tylko Szpitala Pszczyńskiego. I żeby mógł funkcjonować taki szpital, należy zadbać o te środki, a to są środki po prostu z budżetu powiatu. Dlatego też chroniąc jakby tutaj, czy starając się może o taki większy sojusz wokół tego szpitala, rozpoczęliśmy takie akcje społeczne i do nich należy na przykład 1% podatku, które można przez Stowarzyszenie Omnibus wpłacać na rzecz szpitala, czy właśnie jakieś darowizny, które również na stronie Omnibusa są ogłoszone, ale również akcje społeczne typu przedstawienie samorządowców, które pojawiło się na scenach domów kultury we wszystkich gminach naszego powiatu. Wystąpiliśmy w tym przedstawieniu o ładnej nazwie Bajka na niepogodę, po to, żeby z jednej strony zrobić coś przyjemnego dla dzieci, bo to była bajka, ale też, żeby zebrać środki na oddział neonatologiczny. Chcieliśmy za te pieniądze kupić głowicę do ultrasonografu na tym oddziale neonatologicznym w Szpitalu Pszczyńskim. No i tak właśnie zrobiliśmy. Bardzo ciekawą inicjatywą jest również coś takiego, co nazywa się powiatowy bal charytatywny. U Państwa w powiecie pszczyńskim odbył się już on po raz 6. I dochód z wydarzenia został przeznaczony na leczenie i rehabilitację mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Pani oczywiście na tym balu również nie mogło zabraknąć. No tak, zostałam poproszona o objęcie patronatem tego balu, bo tutaj inicjatorem są właśnie mieszkańcy powiatu, którzy dla innych mieszkańców będących w potrzebie, leczących się, i to w tym przypadku to są dwie osoby, jeden z tych podopiecznych to jest ojciec dwójki dzieci, który walczy z lejakiem mózgu i potrzebuje dużych środków na specyficzne bardzo badania, czasu tutaj dużo nie ma. I drugi przypadek to jest bardzo młoda osoba, która uległa wypadkowi, płonęła w samochodzie i dzisiaj jest na takim etapie, że będzie odbywał się przeszczep w znacznej części skóry. Chcieliśmy pomóc tym mieszkańcom. No dlatego, że w ogóle mamy taką zasadę pomagania i wszystkie akcje, które tego dotyczą, jest ich naprawdę dużo na terenie powiatu pszczyńskiego. My mówimy, że powiat pszczyński to jest przestrzeń aktywności i pod każdym względem, tak? I takiej sportowej, ale też takiej społecznej. No i właśnie dlatego takie akcje się odbywają. A czy w tą przestrzeń aktywności wpisuje się też coś takiego, co nazywa się Pszczyński Turniej Debat Ekologicznych? Coś takiego odbędzie się po raz drugi i to jest wydarzenie, które pani również objęła swoim patronatem. Tak, jak najbardziej. No chcemy, żeby przede wszystkim edukacja ekologiczna się rozszerzała. Mamy tutaj w tym zakresie szereg jeszcze innych pomysłów, o których może innym razem. Natomiast te debaty ekologiczne, chodzi o to, żeby one dotyczyły przede wszystkim młodzieży, żeby młodzież mogła spotkać się i przekazywać swoje uwagi, swoje pomysły, też jak najwięcej uczyć się o tym, jak ekologicznie, jak rozsądnie podchodzić do życia.
No też takim stowarzyszeniem, które ja sobie tutaj cenię bardzo, jest stowarzyszenie Stop Smog. Ono zajęło się akcją dotyczącą ochrony powietrza, ma duży wpływ na myślenie, myślę, mieszkańców, edukuje w taki bardzo rozsądny sposób, też prowadzi debaty samorządowe, tak, wpływa na właśnie jakby postawy radnych, samorządowców. To jest bardzo istotne, edukacja jest bardzo ważna. Pani starosto, idą zmiany, jeśli chodzi o powiatowe centrum przesiadkowe już od 1 marca. Bezpośrednio wsiadając do autobusu w powiecie pszczyńskim będzie można dojechać do Niemiec, Francji lub też Anglii. Tak, rzeczywiście takie kursy od 1 marca będą uruchomione. No też w tym samym spełnia się idea centrum przesiadkowego, bo bardzo nam zależy na tym, żeby ono działało szeroko, żeby w taki sposób cywilizowany można było się przemieszczać. Też pod kątem ekologicznym to ma znaczenie, ponieważ no, centrum przesiadkowe służy komunikacji publicznej, tej takiej lokalnej i tej ponadlokalnej. Bardzo się cieszę, że możemy rozszerzać tę działalność. I na koniec wybiegnijmy nieco dalej w przyszłość. W czerwcu odbędzie się największa muzyczna impreza organizowana przez powiat pszczyński. Mam tutaj na myśli Żubrowisko. Czego można się spodziewać? Myślę, że można spodziewać się dużych wrażeń. Żubrowisko ma swoją historię, swoją tradycję. To jest rzeczywiście, mówimy, sztandarowa impreza powiatu pszczyńskiego, bo ona skupia mnóstwo młodych ludzi, którzy kochają mocne uderzenie, kochają rocka. Ona jest etapami przeprowadzana. W kwietniu będą przeglądy. Do końca marca, jak dobrze pamiętam, mogą zgłaszać się zespoły do tych przeglądów, a 25 kwietnia na pszczyńskim rynku będzie przegląd tych zespołów, które przejdą eliminację. Będzie to połączone z, tutaj współorganizatorem jest grupa, bardzo ciekawa grupa, też aktywnych niezwykle mieszkańców powiatu pszczyńskiego, Motoserce. Efektem potem tych przeglądów jest już finałowy koncert, który będzie na zbiorniku Łąckim. Robimy to razem z burmistrzem Pszczyny i to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie muzyczne przy pełnej takiej organizacji, pełnej wielkiej scenie. Taki trochę piknik, powiedziałabym, rockowy. No i można się spodziewać wielu wrażeń. Będą grać bardzo ciekawe, uznane zespoły jako gwiazdy tego występu. Już teraz serdecznie zapraszamy, a gościem studia telewizji TVT była pani Barbara Bandoła, starosta powiatu pszczyńskiego. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.